Cześć wszystkim, znowu Ponio 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Wracamy po krótszej przerwie. Dobra. To będzie chyba troszkę hardy powrót. Nie wiesz, troszkę zapomniałem pewnie już przez ten miesiąc, jak nie grałem. A nie zdążyłem zapomnieć tego, że mam teraz Redricka do ubicia. W sumie. Może. Raczej. To tajne. Dobra. Co my tu mamy? Zwój ochrony i jakaś książka. Dobra, dostaliśmy klucz. Dostaliśmy, tak? Chyba tak zakończyliśmy poprzedni odcinek. Zobaczę, czy coś tu jeszcze mają ciekawego do wzięcia. Na przykład to samogon. Hey there. I Nedmar. Dobra. Teraz z nim wystarczy. Musimy przejść do tego tutaj miejsca. Nadal jesteśmy wszyscy poubierani w szaty? Tak, jesteśmy. Dobra. Trzeba będzie zaraz to zmienić. Zostawiliśmy tutaj klucze i możemy przejść od razu do sali tronowej, tak. Dobra. No to pora pozdejmować te szaty. Na wszelki bardzo prawdopodobny wypadek, gdyby rozmowa nie skończyła się zbyt przyjaźnie. Dobra. Dobra, jak mogę szybko nałożyć coś tak z shiftem? Nie, nie mogę. Właśnie pewnie coś wyrzuciłem, co? What? Yeah? Nothing will slip past me. A może wrzuciłem po prostu do skrzyni. Co ty używałeś? Chyba to zbroję łuskową. Po prostu. Dobra, trzymaj. O właśnie, co to jest? Redukcja obrażeń 5, odzyskiwanie gotowości, solidna jakość. Redukcja obrażeń 7. Odzyskiwanie gotowości, lekki pancerz. W sumie można by się zastanowić, czego wolałbym używać. Ale na razie pozostanę przy tym. Dobra. Nałóż swój pancerz, a ty swój. Hey there. Przy okazji jest chyba dobra okazja, żeby się nawżerać czegoś. Zobaczmy, co my tu mamy do jedzenia. Inne. Mamy jakieś potrawki. Mamy piwo. Redukcja obrażeń plus 1. To się przyda. Mamy olej, kondycja plus 1. Kakao mamy. Wodna gąbka. Maksymalna wytrzymałość plus 10. Bla, bla, bla. Nie wiem. Mamy zboże. Warzywo, owoce. Dobra. Możemy coś sobie upichcić? Nie. Trzeba głównie nam soli pewnie do wszystkiego. Dobra. Nieważne. Ale możemy pozjadać niektóre rzeczy. Na przykład ty. Znowu źle. Znowu z shiftem kliknąłem. Wybaczcie, to może troszkę zająć przygotowania do bitwy. Jak to mogę rozdzielić? Dwukrotnie? O, dokładnie tak. Jeden. Dobra. Ty weźmiesz. Ty weźmiesz piwo. Można po prostu wypić? Chyba nie. Dobra, co my tu mamy jeszcze? Maksymalna wytrzymałość plus 10, kondycja plus 2. A tutaj?
Maksymalna zręczność plus 1 percepcja. O, to się jej przyda. W sumie możesz też to zjeść. Mała mikstura wytrzymałości, mikstura duchowej tarczy. Co to daje? Redukcja obrażeń plus 3. Spoko. Przyda się podczas bitwy. I ty. Czy tobie też możemy jakąś fajną miksturkę dać? Chyba nie. Natomiast ty jakie masz czary? Duchowej tarczy. Daj to komuś, kto będzie obrywał więcej. Ciebie. Dziękuję. Pomniejsze przywrócenie wytrzymałości. W sumie czemu by nie? Dobra. Jak tam stoimy z czarami? 4-3. 4-3, hey. Więc chyba wszystko naładowane. Yes. Dobra. Quick save. Hey, i teraz tak. Spróbuję najpierw to zrobić po Bożemu. Tak jak się powinno zrobić, czyli ładnie porozmawiać, wytłumaczyć mu, że nie podobają nam się jego rządy, potem nie zgodzić się z jego kontrargumentami i w końcu wywołać walkę. Ale z mojego doświadczenia wynika to, że jest mała szansa powodzenia takiej operacji. Więc tak, on ma tu całą drużynę wysokopoziomowych postaci i takie podejście nie skończy się dobrze. Ale okej. Okay. Potem, kiedy już mnie zabiją, pewnie już w następnym odcinku, spróbuję jakiegoś sprytnego podejścia, gdzie po prostu zaatakujemy i z dogodnej pozycji i będzie to inaczej wyglądało. Dobra. Dobra, ty możesz włączyć sobie obrońcę. A ty podejdź, a będziesz rozmawiał. Redrick, pozwólcie mu podejść. Lord Redrick VII przygląda się ze swojego tronu, nosi ozdobną zbroję płytową i otoczony jest oddziałem strażników, którzy wpatrują się w ciebie we wrogim milczeniu. Oczy lorda wydają się puste, a bladość jego wychudzonego oblicza kontrastuje z ciemnym, zamierzonymi włosami i uwydatnia rysy jego twarzy. Na jednej z kamiennych poręczy fotela leży porzucony sztylet. Cienka, czerwona stróżka ścieka z ostrza, mijając palce Redricka, który nachyla się i przeszywa cię spojrzeniem. Sądziłem, że będzie urodziwszy, nawet biorąc pod uwagę szlacheckie małżeństwa krewniaków. Chociaż oblicze Edera jest spokojne, widzisz, jak niemal bezwzględnie sięga po broń. Bezwiędnie. Okej, okay, Eder już nie ma wątpliwości, po co tu przyszliśmy? Do Kolska nie pasuje zatrudnianie najemników, mówi Redrick niskim, chrapliwym głosem, patrzy się w ciebie. Lub obcokrajowców, ale moim podwładnym na pewno nie jesteś. Uśmiecha się ponuro błyskającymi białymi zębami. Nie mogę ci więc oskarżyć o zdradę. Lekko zaciska palce wokół rękojeści sztyletu, jakby chciał upewnić się, że nadal tam leży, a potem cofa rękę. Dotarłeś znacznie bliżej mnie niż jego ludzie. Redrick spogląda na strażników, którzy drepczą nerwowo. O wiele za blisko. Ponownie zwraca się na ciebie wzrok. Skryte wtargnięcie wymagające przebiegłości, nie, na jaką nie stać Kolska. Nie spodziewałem się tego. What has my cousin promised you? Some grand reward? If he had any resources to his name, he would not covet mine. And if he had any honor in him, he would not have tried this here, now, when I have lost so much. Okej. Okay. Porozmawiajmy z nim, skoro już z nim rozmawiamy. Co tu zaszło? Redrick odwraca lekko głowę, by spojrzeć na sztylet. Jego twarz nagle nieruchomieje. Głoś mu się łamie i na moment przez jego oblicze przemyka wyraz rozpaczy. Ygritte wiedziała! Ukryła przede mną wersety i znaki. Wiedziała, co bym z nimi zrobił. Rozerwany Bóg zatruł jej umysł wrogością do mnie. Uczynił ją głuchą na moje polecenia. A kiedy narodził się nasz syn, ta pusta rzecz, ten potwór, wtedy oboje przekonaliśmy się, do czego doprowadziły jej występki. Redrick mierzy cię wzrokiem. Spojrzenie zaciska zęby na jego twarzy, szczelnego gniewu i przyjęcia. Nie mogłem tego znieść. Przykłada nagle dłoń do skroni, zasłaniając twarz. Cóż takiego Kolsk wie o poświęceniu? W swoim rozkapryszeniu pozwoliłby, żeby Bert pokarał nas wszystkich.
aż wreszcie wszystkie dusze tu wróciły na zawsze pod jego opiekę, a złocona dolina opustoszałaby. Zamordowałeś własną żonę i własne dziecko? Wykonałem wyrok. Wlałbyś, żebym oddał ją Katu? Wiele nieoboży, samo mi wymierzamy sprawiedliwość. A to? Cóż, to plugastwo, nie mogłem tego zabić, bo nie było żywe. Dalej sobie oskarżenia, intruzie, wypełniłem swój obowiązek. A co takiego utraciłeś? There is a plague among us here in Gilded Vale. The legacy is but part of it. The rest is fear, heresy, perversion. Each incident alone is but the flicker of a candle. But together, a blaze that will destroy us. Dziedzictwo to próba wiary. Wielu doprowadziło do błędu. Trzymają się pustych obietnic, rzeczy mrocznych i przerażających. Każde kłamstwo, na które pozwalamy, podsyca ten żar. Każdy szept zadufanych siebie szarlatanów i akuszerek o jadowitych językach. Słowa fałszywych proroków, obietnicy martwych bogów. The flame consumed her. My Ygritte. And our child with it. Kolska jest twoim kuzynem? Oh yes. We are kin, he and I. He was raised within these walls, in fact, privy to all the privileges our family had to offer. But a greedy man always hungers after more than he receives, however bountiful. I was eldest, heir to the stewardship of our lands, and he was not. W sumie w średnim wieczu to chyba takie dosyć standardowe relacje rodzinne, jeżeli chodzi o to, że krewniaki zabijali się nawzajem o władzę. A, tak tylko mówię. Dziedzictwo doprowadziło do chaosu, paniki i rozpaczy. Kolsk wykorzystuje ten chaos, usiłując nas podzielić i wciągnąć wiernych mężczyzn i kobiety do swojego buntu, dobrych mężczyzn i dobre kobiety. Kolsk z czasem opuścił warownię i zaszył się w głuszy niedaleko wioski, udając plebejusza i ubiegając się o względy ludu. Podczas gdy Kolsk bawi się w buntownika, cała dolina cierpi, zarówno mieszkańcy, jak i kupcy. Mam za mało ludzi do pilnowania dróg, jednocześnie obrony przed powstaniem. Moja uwaga jest rozproszona, podobnie jak moje rządy i moja rodzina. Użerając się ciągle z jego zdradzieckimi atakami, nie mogę już też podjąć kroków wymaganych, by zakończyć tą klątwę. Okej, okay, dobra. Ciekawe, co to by znaczyło. No cóż, nie dowiemy się teraz. Nie przyszedłem tutaj słuchać przemowy, tylko żeby cię powstrzymać. Złocona Dolina cierpi pod twoimi rządami. Zasługuje na lepszego włodarza. I uważasz, że to Kolsk nim będzie? A co on takiego wie o byciu Tyjanem? Zebrał nędzną grupę niepiśmiennych rolników i zbieraczy i wysyła ich na śmierć z rąk moich strażników. Jesteś ledwie pionkiem w planach Kolska. Nie bez powodu ukrył przed tobą swoje prawdziwe motywy. Ciekaw jestem, czy pojmujesz, co właściwie czynisz. Albo czy mógłbyś, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś miał wszystkie informacje. Put an end to Gilded Vale's woes. Lift the curse once and for all. And in doing so, return us to a life where such strict measures are not necessary. Okej, okay, no jest dużo opcji, żeby to chyba jakoś rozwiązać pokojowo, ale chyba żadnej nie spełniam. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Co się stało ze Złoconą Doliną? Wkrótce po śmierci rozerwanego Boga naszą krainę dotknęło dziedzictwo, rozpacz, klątwa zabrała nam nasze dzieci, naszą nadzieję. Widziałem, że Bart nie dopuściłby do takiego okrucieństwa, chyba że utraciłby... Traciliśmy jego łaskę. Niektórzy mieszkańcy wioski nadal trzymają się fałszywej wiary i czczą martwego Boga. Robią to potajemnie, chociaż wiedzą, czym to skutkuje. Moja własna żona również trzymała się swojej herezji, wbrew moim życzeniom. Ale kiedy urodziło się nasze dziecko, wszystko grzechy wyszły na jaw. Nikt nie umknie przed osądem brata. Co masz na myśli? Be assured, Defiance Bay will hear of your assistance to me. Masz możliwość rychło zakończyć to powstanie. Zbyt wiele środków zmarnowałem, żeby
powstrzymać Kolska i zapłaciłem za to. Zabij go, a ja będę mógł skupić się na klątwie. Mój kapłan ani matka zostali znaleźć lekarstwo. Moja rodzina będzie ostatnią, która dotknęła dziedzictwo. Bo ja wiem, może i lepiej, że jest ktoś, kto odwraca jego uwagę od wymordowania reszty wioski. Nawet jeżeli sąsiedzi byli dla mnie niemili. No dobra, teraz już nie ma opcji. No dobra, naprawdę postarałeś zmysł, jeżeli sądzisz, że ci pomogę. So be it. May the twinned god take pity upon your splintered soul and scatter it to the winds. Naprawdę interesowałaby mnie opcja pokojowego jakoś rozwiązania tego konfliktu, ale wszystko dotyczyło jakichś dziwnych bóstw albo zakonów, których nie spełniamy, więc dobra, trudno. Zróbmy to standardowo. Dobra, zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Musimy działać szybko. On, tak, ma czempiona, paladyn, jest ochroniarz, arcymag, łucznik, kapłan i on też jest paladynem. Są dobrze uzbrojeni, dobrze wyszkoleni, więc nie będzie fajnie, wierzcie mi. Dobra. Zobaczmy, co możemy tu po kolei zrobić. A, jeszcze nie jesteśmy w walce. Więc teraz jesteśmy. Dobra. Ty możesz wypić swoje piwo. Ty przejdź na pozycję. Ona nie może strzelać. Tak, jest blisko zasięgu kapłana. Więc może uda jej się go unieszkodliwić. Ja rzucę zbroję. Plady niech się szybko wycofa. Chociaż może nie zdążyć. Mogę mu zablokować. Tak. Słabo. Teraz musi uciekać. Dobra. Co my tu mamy? Czy chcemy jak najwięcej obrażeń zadać obszarowych. Tworzy lance powodujące obrażenia od kwasu. To też się przyda, jeżeli będę chciał kapłana zesnajpować. Ale na razie wachlarz płomieni. Zimny uchwyt. Nie. Czy mógłbym rzucić oplątanie? Mógłbym. To ciekawe, spróbujmy. Dobra, ty używasz swojego. Ty spróbuj się wyrwać. Dobra. I niedługo będzie potrzebował pomocy. Zdecydowanie. Okej. Ale możemy skupić się na kapłanie. Co będzie dobrym pomysłem. Dobra, on jeszcze używa. Dobra. Paladyn ma ciężkie baty przyjmuje. Okej, zaraz padnie. Już musimy tak szybko leczenia używać? Chyba musimy. Dobra, gdzie jest ten ulubieniec? Gdzie jest ten kapłan tutaj? Może gdybyśmy tak przewrócili ochroniarza, może coś z tego wyjdzie. Bo możemy oślepić kogoś? Czempiona? Dobra, może jak mag podejdzie tutaj i odpowiednio rzuci wachlarz. To może nam pomóc. Okej. Jeszcze raz przywal w niego. Ok.
Okej. Okay. Przydałoby się dobić tego kapłana, jak najszybciej się da. Ale on nie może się za bardzo ruszyć, bo oni go blokują. Dobra, ty już go oślepiłaś, przemysłowałeś, dobra, to wróć do celowania w kapłana. Dobra, ty może walcz z nimi. Okej, oni rzucają jakieś zaklęcia ciągle, nakładanie rąk. Dobra, dobrze. Ale chyba nie mam czasu, muszę szybko rzucać kolejne leczenie. A on się już zdążył wyleczyć kompletnie. Właśnie, to jest masakryczne. Oni wszyscy mają jakieś durne leczenia. Zwłaszcza ten kapłan. Jego szybko trzeba sprzątnąć. Okej, okay, padł. Tak? Padł, świetnie. To nam dużo ułatwi sprawę. Dobra, no to teraz postarajmy się podejmować tych kapłanów. Okej, okay, ten arcymak również będzie nam psioczył. Dobrze, że on blokuje Redrika i Championa. Tak, niech dalej działa. Dobra, tobie przyda się jakieś leczenie. To się może przydać. Okej, okay. Spróbujmy użyć tego tygla duszy. Czy mogę kogoś przewrócić? W sumie mogę spróbować arcymaga przewrócić, chociaż nie wiem, czy to mnie... Tak, powinienem mieć zasięg. To powinno dobrze zadziałać. I teraz nekrotyczna lanca na arcymaga, zanim coś brzydkiego przyjdzie do głowy. Okej, okay, on musi też uważać, pewnie zaraz skupi na siebie jakąś uwagę przeciwników. Mhm. O, nakładanie rąk. Tak, pewnie leczą tego. A nie, czempiona leczą. Dobra. Redrick zaraz nas... Coś tutaj będzie urządzał. Nieciekawie. Okej, okay, to spróbuj z nim walczyć. Mnie się to źle skończy, ale dobra. Ty używasz tygla duszy. Ty zaraz też oberwiesz od nekrotycznej. A dobra, rzuć tą nekrotyczną lancę, może się uda. Okej. Okay. Okej, okay, przewróciłeś arcymaga, świetnie. Teraz bij w niego. Skazuje nieprzyjaciół w obszarze na potępienia, oszołamiając ich. Okej, okay, użyjmy tego. Mam nadzieję, że dobrze to zadziała. Co ten Rodrik tak biega? Okej. Okay. Okej, okay, zrobiliśmy maga, świetnie idzie w takim razie. W takim razie niech nasz paladyn się skupi na ochroniarzu. A ty bij jego. Tak. Jeżeli ona będzie mu wbijać ciosy w plecy, to powinna całkiem nieźle to zadziałać. Okej. Okay. Ochroniarz będzie drugim najłatwiejszym celem. Mógłbym kogoś odrzucić. Na przykład tego ochroniarza. I zadać mu spore obrażenia. Spróbujmy tak zrobić. Może ty bij się z tym czempionem. Ty rzucasz to? Dobra, ona będzie bić Rodrika. Dobra. Duchowa tarcza może się przydać. Ty już rzuciłeś to? Yeah.
Tak, rzucił. To przyda nam się chyba znowu dosyć... Zaraz nam się przyda kolejne leczenie. Okej, ty zaraz przywalisz ochroniarzowi. Dobra, nie odrzuciło go, chociaż powinno, ale chyba... Tak, 19 miażdżonych. Dobra, sporo obrażeń oberwo. To dobrze. Okej, teraz może przywalić tym atakiem obszarowym. Powinien nieźle im przywalić. Okej, poszło leczenie. Super. Co ty teraz bijesz? Ochroniarza? Dobra, super. Dobra, Redrick. Okej, ochroniarz padł. Świetnie. Super nam idzie. Mniejsze przewrócenie. Zaraz też się tym będzie mógł zająć. Ale... Czym się teraz by nam najlepiej było zająć? Może po kolei eliminować tych, co najsłabszych są. To chyba jest dobry plan. Więc tak, może nekrotyczną lancę w tego czempiona. Ten łucznik sporo oberwał chyba od jakichś obszarówek, nie wiem od czego. A tam nigdy nie celowałem. Dobra. Zobaczmy, no to przywalmy nekrotyczną lancę w niego. Ty też w niego wal. Ty z nim walczysz, świetnie. Okej. To będzie bolało. Tak, teraz oberwie. Dobra, czy możemy mu jakoś pomóc? Mieliśmy chyba jakiś krąg leczniczy. Okej. To się przyda. Okej. Sporo otrzymuje obrażeń, ale... Przy użyciu przywraca miarkowaną ilość wytrzymałości. Tylko komu? Mi? Nie, mi się to nie przyda. Albo nie, bij w niego. On sobie daje radę. Czy mogę jakoś im tutaj przeszkodzić? Jeszcze rzucę czar, okej. Ty masz ten swój czar obronny. Lustrzane odbicia. Użyj go, przyda ci się. Ty już skończyłeś rzucać. Odpychająca. Powala przeciwników. Powalenie mogłoby być dobre. Zatrzymanie. To byłoby dobrze, jakbyśmy zatrzymali przeciwnika. Jaki to ma zasięg spory. Dobra, to spróbujmy go zatrzymać. Ty dalej bijesz w Redricka, świetnie. Dobra, to ci powinno pomóc defensywnie. Pomniejsze pociski. Możesz rzucić to leczenie. To ci pomoże również. Dobra, nie ma już za bardzo specjalnych zdolności. Dobra, co z tym zatrzymaniem? Chybienie. Trudno, warto było spróbować. Dobra, to co jeszcze może rzucić? Dobra, może zachowajmy sobie ten czar. Możemy bić Redricka. Się dosyć niefortunnie wbił. A ty cóż, rzuciłeś to swoje. To co teraz możesz zrobić? Możesz przewalić znowu obszarówką. O tak. Dobra, idzie całkiem nieźle. Dobra, nakładanie rąk. No cóż, to go sporo wyleczę, ale chyba nie mogę mu za bardzo w tym przeszkodzić. 33. No sporo. Czy on może jakoś uciec z walki? On ma chyba tę szatę, która ma
albo i nie. No cóż, w razie nie za bardzo. Możemy ich oszołomić, przeciwników. Czemu by nie? Łucznika by się przydało rozwalić, ale blokują mi dojście do niego. Okej, Ed. On otrzymał trochę obrażeń, ale generalnie daje sobie radę. Chcę rozwalić jak najszybciej Redricka. W sumie może tak. Skupię się na Redricku. Potem możemy coś innego robić. Okej. Znowu nakładanie rąk. Teraz na Redricka. Cholera. Dobra. Jeszcze raz ten czar. Czy możemy go zamrozić? Możemy, w sumie jesteśmy w walce wręcz, to czemu by nie. Fajnie, że łotrzyk nam się ustawił z tyłu z pleców, a on w ogóle na to nie reaguje. Dobra, on został otoczony, więc trochę utrzyma batów, ale powinien dawać sobie radę. Dobra. No to teraz wal o tak. Sporo ich otrzyma obrażeń, dobra. Może trochę agro ściągnąć, ale mam nadzieję, że da sobie radę. Dobra. No, otrzymuje trochę obrażeń, ale ma też te swoje leczenie wojownicze. Kurczę, znowu coś go wyleczyło. Cholera. Fajnie byłoby też tego łucznika zdjąć, ale nie mogę się do niego dostać. Dobra, mam nadzieję, że już się leczenia pokończyły, więc powinno być dobrze. Okej, dobra. Może łuknij tą duchową tarczę. A ty zaraz będziesz mógł przygotować to leczenie swoje ostatnie. Ta. Chociaż dobrze by było, żeby maga objęło. Okej, idealnie. Dobra, Redrick pada. Jak on padnie, to będzie większość problemów z głowy. Czy mogę rzucić to jakoś? Nie. No, jemu też się już za bardzo czary skończyły. Mogę rzucić to, to też troszkę przywróci wytrzymałości. Chyba zrobię tak. Nie chcę go utracić. Troszkę mu to pomoże. Świetnie. Dobra, Redrick padł. Dobra. Dobra, to teraz priorytety. Zajmij się tym czempionem. Ty zajmiesz się tym czempionem. A ty, magu, nie wiem. Dalej bij w nich tutaj. Dobra. Ty odwróć się do niego. Okej, może mu się stracić wytrzymałość, ale może nie. Ma małą miksturę, niech łyknie. Okej, świetnie, dobra. No dobra, udało się jakoś ogarnąć. Chociaż myślę, że nie było łatwo. Okej, dobra, on jest też bliski śmierci. No dobra, zaraz zdejmiemy tego czempiona i będzie dużo lepiej. Okej, ty też jesteś bliski śmierci, bo uciekaj. Tak, z tej pozycji możesz ich ostrzeliwać. Okej, po kolei... Ty możesz się zająć łucznikiem. Ty możesz strzelać po kolei. Okej. On stracił przytomność, ale żyje nadal. Dobra. Zajmiemy się teraz łucznikiem. On teraz nam najbardziej psioczy.
Okej, mam nadzieję, że nie złapię już walkę. Teraz możemy sztyletować od pleców. Chyba lepszy DPS leci ze sztyletów niż z samego łuku. Okej, on jest bliski śmierci. Przydałaby mu się pomoc. A za bardzo nie mogę nic zrobić więcej niż teraz robię. Dobra. Wycofaj się. Świetnie. Nieznajomy. Niezłomny, świetnie. Dobra. Okej, dobra. Udało się. Wszyscy nie żyją? Wszyscy. Dobra, to troszkę mi wydłużyło odcinek. Nie planowałem wygrać tej bitwy. Jeszcze mi próbowałem już to parę razy. Wcześniej. Okej, ale dobra. Moje refleksje przerwała Kolsk. Słyszeliśmy, że ruszyłeś na warownię, ale przybyłam za późno. Gdybyśmy dotarli tu chwilę wcześniej, mógłbym usłyszeć to ostatnie tchnienie, ale trudno. Dokonało się, tyran nie żyje, a nasza wioska ma otwartą drogę ku lepszej przyszłości. Tłocona dolina zaciągnęła u ciebie ogromny dług. Ja również. Udało ci się dokonać tego, czego ja nie mogłem. Weź sobie dowolne nagrody ze skarbców Redrika, a zasługujesz na niepowielkość. Przed nami wiele pracy, musimy powiadomić Erla oczywiście, a potem odwołać okrutne prawo, które Redrick ustanowił. Nie myśl tylko, że zapominamy o twojej pomocy, doprowadziłeś do olbrzymiej przemiany. Bądź z tego dumny, wszyscy będą wspominać tę chwilę. Śmiało panowie, zbierzcie stąd te trupy. Tylko nie zabierajcie skarbów. Hey there. Właśnie. Dobra. Tak jak już mówiłem, wcześniej próbowałem tą walkę przechodzić i... kiepsko mi szło. Myślę, że dobrze mi poszło to, że udało mi się dosyć szybko zabić tego kapłana. On się tu nie wiadomo po co wbił ich w środek i szybko mogłem go zdjąć. Wierzcie mi, gdybym go pozostawił przy życiu, on non-stop by leczył ich. I to byłoby bardzo problematyczne. To, że maga też potem dosyć szybko ściągnąłem, też bardzo pomogło, bo on ma olbrzymie OE i bardzo by nas bolał. Więc... myślę, że tylko dzięki temu udało nam się to przejść. Ale okej, dobra, udało się i to się liczy. Dobra, w następnym odcinku ograbimy te zwłoki i ruszamy dalej ku przygodzie. Ku przyrodzie. Ku przygodzie, tak. Do Cade Nua, gdzie mamy spotkać jakiegoś gościa, który zna się na duchach czy coś. Dobra, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!